Cześć. Mam bardzo ruchliwe i ciekawskie istotki w domu. Wszędzie ich pełno. Chodzą po kanapie, po parapetach, wchodzą na różne stołki. Czasami trudno naprawdę nad nimi zapanować. Wiadomo, że bardzo ważne przy wychowaniu jest ich bezpieczeństwo. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać kilka zabezpieczeń, które u nas zastosowaliśmy. A okazało się, że w sumie mamy tego dosyć sporo w naszym mieszkaniu. Zacznę od tego tutaj zabezpieczenia. To jest zabezpieczenie szafek. Takie zabezpieczenia wyglądają w ten sposób po zakupie. One mają dwie takie części. Jedna to jest klamra. Dzięki temu, o tak jak tutaj zobaczycie z tyłu, możemy tą szafkę otworzyć i bez problemu zamknąć. Natomiast te klamry z drugiej strony mają, no tutaj akurat to jest już takie zdyzelowane, ale normalnie mają tutaj ładny taki plasterek właśnie do naklejenia z jednej i z drugiej strony. Tego typu zabezpieczeń jest bardzo wiele. W zależności od tego, jakie macie szafki, to do takiego typu szafek musicie dobrać sobie zabezpieczenia, bo każde szafki otwierają się inaczej, więc te zabezpieczenia są różne. Też różne są te przyciski. Jedno to są przyciski, drugie to są w formie jakichś guziczków. No, najróżniejsze opcje utrudniające dziecku właśnie tego odpięcie. Kolejne zabezpieczenie to klamki. To jest w ogóle rzecz, którą kupiliśmy niedawno, więc dopiero zaczynamy sprawdzać, jak to właściwie funkcjonuje. Okazało się, że i jedna, i druga nasza córka już jest w stanie klamki otworzyć. Żeby takie okno otworzyć, wystarczy nacisnąć ten przycisk, no i przekręcić klamkę. Powiem Wam, że dla dorosłego jest to trudne, a co dopiero dla dziecka. Kolejne zabezpieczenie to są takie piankowe listwy. Chodzi o to, że to jest coś, co możemy przykleić, żeby dziecko no, nie obiło sobie głowy. To ma chyba około jakoś metra długości. To jest takim rulonem. Ma to różne szerokości. Ma to różne kolory. Tu zobaczcie, jest w ogóle coś innego. I może to tak naprawdę w dowolny sposób sobie przecinać, docinać i zakładać w różnych miejscach. To jest taka pianka, więc to jest mięciutkie. Dziecko sobie dzięki temu nic nie jest w stanie zrobić. Kolejne zabezpieczenie to narożniki. Tych narożników jest bardzo wiele na rynku. Mogą być takie narożniki piankowe, mogą być przezroczyste. Są ich różne kształty. Jeżeli potrzebujecie coś zabezpieczyć, ale nie chcecie, żeby było to widoczne, to polecam te przezroczyste. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to uważam, że dużo lepiej sprawdzają się te piankowe, bo one są takie miększe. Jeśli wsadzicie tutaj, widzicie palec, to ten materiał powraca po chwili, to wgniecenie znika, tak? Ten materiał powraca do poprzedniej postaci. No i tu mam ostatnią rzecz, którą wykorzystuję do zabezpieczeń. Czyli kontakty. Do kontaktu wkładamy oto takie coś. To ma tutaj takie dwa bolce. I do tego mamy taki kluczyk. I w bardzo prosty sposób, przekręcając, możemy taki, o, taki bolec wyciągnąć. Oczywiście to bardzo trudno wychodzi, więc małe dziecko raczej tego nie wyjmie. No i jeśli chcemy oczywiście to z powrotem sobie wsadzić, o, proszę bardzo, to też wcale nie jest to takie proste, żeby to w ogóle zamontować. Naprawdę to bardzo mocno siedzi. I co, myślicie, że te wszystkie zabezpieczenia sprawdzają się? W większości przypadków tak. Oprócz tych zabezpieczeń szafek, tutaj te zabezpieczenia zdecydowanie poległy na moich dzieciach. Ja proponuję ci zupełnie inne rozwiązanie. Po prostu, jeśli to nie są szafki zagrażające życiu waszych pociech, czyli nie wiem, szafki z lekami czy z jakimiś środkami chemicznymi, to polecam po prostu otworzyć te szafki, pokazać dzieciom, co jest w środku, a naprawdę czar pryśnie i dziecko zobaczy, że to nic nie jest takiego niezwykłego.
niezwykłego. Ja pamiętam, jak ja się bałam strasznie przy Lili, jak byłam mała, żeby nic się nie zrobiła, jak będzie wyciągać słoiki z szafek i robiła sobie z nich jakieś wielkie piramidy. Natomiast powiem wam, że jak odpuściłam, jak już powiedziałam, dobra, rób sobie te piramidy, to bardzo szybko przestała. Podsumowując, ja większość z tych zabezpieczeń polecam. To tyle w dzisiejszym odcinku, a wy jak się zabezpieczacie?